O, mamy coś fajnego. Słuchajcie. Siema, dzisiaj szybki wypad za Okoniem. 2-3 godzinki. Chyba, że będzie coś fajnego, to może sobie przedłużymy. Widzę, że drobnica chodzi, tak więc liczę, że jakieś wyniki dzisiaj jednak będą. Jak się film będzie podobał, to pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tak zrobimy. Pójdziemy na ostatni pomościk. Tam go porządnie obłowimy. Po prostu będziemy się z niego wracać. Dzisiaj plecionka 006. Na przypon założyłem troszkę grubszy fluorokarbon niż przeważnie stosuję. Teraz 0,22. Przeważnie mam 0,16 mniej więcej tego typu. A to tylko i wyłącznie z tego powodu, że po cichu liczę na jakiegoś okonia 30+. To jest raz. Wiem, że na ten cieńszy też bym go spokojnie wyjął, ale jest spore prawdopodobieństwo, że jakieś sandaczyki małe też będą skubać. Ostatnio tak się też działo. Dlatego jednak chciałem troszkę mocniejszy fluorokarbon założyć, ale też żeby nie przesadzić z grubością. Żeby te małe przynęty komfortowo poprowadzić. No i dobra. Zobaczymy tutaj. Na tym pomościku i będziemy się z niego cofać. Spróbujemy sobie najpierw tu przy pomoście troszkę. Już miałem branie. No ja. Słuchajcie, w pierwszym rzucie już branie. Pod pomost. Piękny okonik. On się zaciął. Zapiął się podwójnie. Patrzcie, taki 20+. Jest maluszek. O. Dobra, spadaj. Nie ciebie chcemy, chcemy większy. Siedzi kolejny. Ale nie duży. Dobra, wypiął się. Musimy szybko obłowić to miejsce, w każdym razie tam, gdzie ta drobnica była. Ależ się podpiął mały. Póki ta drobnica tam jeszcze jest. I nie odpływa, nie odpłynęła tak daleko. Siedzi. Kolejny.
zobaczcie. Wszystkie. Jak na razie jeden tylko zapysk się zapiął. Te małe się podczepiają. Nie trafiają dobrze. Ale może się uda coś. Fajniejszego trafić. Widzę, że się przesuwa w tamtą stronę ta drobnica. Mamy kolejnego. A, puścił. Ale maluszek. No niestety, takie maluszki. Przestań się, chłopie, tak rzucać. To cię wyjmiemy. Fajnie było przebić się przez tą drobnicę. Patrzcie, nawet sandaczek mały. To jest to, o czym mówiłem właśnie wcześniej. Że sandacze też potrafią tutaj walić. Ale tam żerują na tej drobnicy. Takiego spinmada małego założę. Zobaczymy. Potrafię fajnie rzucić. O. I sobie go poprowadzimy trochę jednostajnie. Boję się, że to mogło być już po braniach. Trafiłem po prostu taką godzinę. O, mamy coś fajnego. Słuchajcie. Ale przywalił. Nie chcę gdybać jeszcze, co to może być. Myślę, że może to być sandacz albo boleń. Ale jazda, patrzcie. O, ale mi serduchowali. Nie mogę nic zrobić. Idzie do boku cały czas. Spróbuję go trochę podciągnąć. Tutaj, żeby mi tam w trzciny nie wszedł. Chyba to będzie sandacz. Słuchajcie. Bo poczułem zęby. Jak sandacz, to może być ładny. No, chodź tutaj. O matko. Chodź, chodź, chodź. Powoli.
spokojnie. O, czyżby to był boleń jednak? Jeszcze nie wiem. Tak. Mamy bolenie. I to naprawdę ładnego. Patrzcie. Nie. Nie wiem, czy go tutaj zmieszczę. O! Jest! Ja! Patrzcie. Piękny Bolesław. Zmierzymy sobie, chłopie, ciebie. Szybciutko. Miarka do wody. Patrzcie, 70. Piękny. Dobra. Słuchajcie, puszczamy go. O. Popłynął. Jedziemy dalej. Próbujemy dalej spin magika. Mamy coś, ale niewielki. Okonek. No, spadł. Dobrze. Mamy coś, ale też maluszek. Oj, to bardzo małe będzie. No, niestety. Maluch się przyhaczył, a zanim większy go próbował atakować. Roteksik, dwójka. Kolor taki miedziany z czarnym. Jest coś. Mamy. No. Większy z tych mniejszych. Tak. Słuchajcie, jak widzę, że ganiają tak przy powierzchni jeszcze tutaj trochę. Spróbuję poperkiem. Jak tak fajnie dzisiaj biorą. To zobaczymy. Też jest lotny. Muszę się nauczyć go prowadzić. A, było zebranie.
fajnie. No coś uderzyło. Taki ogonek. Dobra, ja kończę na dzisiaj. Ewidentnie ryba żerowała przez godzinę, półtorej. Potem już nic. Bardzo ciężko cokolwiek było wydubać, w ogóle o jakieś brania. Ale co, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Nie spodziewałem się takiego przyłowu. Piękny boleń. Poprawiłem swoją życiówkę o 3 czy 4 cm jakoś tak. W każdym bądź razie, jak Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, walnijcie w tego dzwoneczka i do następnego. Taki mały bonusik. Zobaczcie, co ostatnio miałem jako przyłów jeszcze. O, siedzi. Ty, no co to jest? Ty, dobre będzie. No powiem Ci, że ta 80 mi tak nie fisiowała jak ten. No mamy coś ładnego. Ale odjechał. No ładny będzie. Ty, co to jest? Karpia podczepiłem. Dlatego tak jechał. Ta. A już myślałem, że ładny szczup. A tu karp. Karpie na spinning. Nie uciekaj. Nieźle. Ładna sztuka. No taki ze 3 kilo może mieć. Macie takiego karpia. Wypuścimy go od razu. Tu chyba więcej miejsca będę miał. Jeden jest. No płyń sobie, chłopie. Popłynął. We'll be right back.
GA.